Mariusz Olkiewicz, IndyKHP, znajdujemy się na gali Genesis w Łodzi, a jest ze mną Akop Szostak. Witam serdecznie. Dzień dobry. W jakim celu odwiedziłeś Łódź i galę sportów walki? Czyżby czekała się powrót, czy nie? Czy tylko turystycznie? No, a musisz tak od razu, nie możesz się najpierw zapytać, co tam u mnie. Co u ciebie? Super. Po co tu przyjechałeś? No przyjechałem, kolega z klubu się bije, Rafał Kijanczuk, wygrał, jestem bardzo szczęśliwy. Przyjechałem. Bo nokaut, nie uważasz, że trochę szkoda, no bo jednak oczekujemy od takich koni, żeby te dzwony padały, no po to oglądamy walki na gołe pięści, żeby nie oglądać decyzji. No okej, okay, no ale wiesz, jakby to są moim zdaniem gdzieś tam początki. Chłopaki też się muszą nauczyć, wiesz, jakby też mają swoje nawyki. Ciężko im tam od razu gdzieś tam się tak mocno rzucić jak Gracjan na przykład, wiesz, no to są jakby, no mi się gala osobiście mega podoba i przyjechałem ją zobaczyć. Zobaczymy, co pokaże przyszłość, wiesz, jakby ciężko mi jest na razie mówić, co pokaże przyszłość. Dopiero co wróciłem do treningów niedawno, więc tam z trenerem Robertem Mioczem sobie kombinujemy, Artur rozmawia i tyle. No wiesz, masz, bo wszyscy się zawsze mówili, że jesteś niski i od razu deprecjonowali twój zasięg ramion, a twój zasięg ramion jest 192. 192, no tak, na taki wzrost to jest nadnaturalny. Wiem, jak Janek się śmieje Błachowi, że jestem jak człowiek pierwotny. Tam też wiesz, jak oni chodzili, że ręce. No. No to walka na gołe pięści to by mogło robić robotę. Nie wiem, wiesz, no to jest piękne, jakby dla mnie w ogóle, wiesz, jakby no, tutaj każdy wygrywa, to nie ma przegranych, bo naprawdę trzeba mieć mega jaja, żeby wyjść na takie coś, więc czy to dziewczyny piękną walkę dały, w ogóle jest mega. A co pokażę, czas mówię, wiesz, ja nie chcę się deklarować, bo nie mam na razie na co się deklarować. Na razie przejechałem, oglądam, tam Artur robi Ostaszewski, mój menadżer, twoją robotę, a ja zobaczę, co pokaże czas. Ja się cieszę, że kontuzja powolutku puszcza i zobaczymy, wiesz, jakieś tam, wiesz, tych propozycji sporo było, one cały czas są, tak, tam, wiesz, i z Fame'u były, i z tam innych federacji były, tak, no ale jakby, wiesz, no one są i tak naprawdę to jest tylko właśnie moja decyzja, co ja z tym zrobię. No wiesz, tutaj miałeś, twoje grono hejterów jest bardzo szerokie i pokaźne, natomiast w walce na, no bo jakbyś poszedł tam, gdzie powiedziałeś, tam byś wygrał, to nie ma poziomu sportowego, który jakby nic ta walka by ci tam nie dała, kogo byś tam nie dali tak naprawdę, a wiesz, na walkach na gołe pięści byś pokazał naprawdę, że skazywanie się na porażkę po walce z Erko to było jednak może zbyt przedwczesne, mógłbyś odwrócić, wiem, że to niczego nie potrzebne, ale odwrócić parę zdań na twój temat. Nie interesują mnie zdania na mój temat, wiesz, już chyba ten etap mam za sobą, wyjebane mam w nich, jakby to ma dać mi satysfakcję wewnętrzną, tylko i wyłącznie. Chcę mieć cel, stać rano, pojechać na trening, budzić się z celem, że mam co robić i mam, wiesz, poukładać się cały dzień, od momentu, kiedy tak naprawdę nie zrobiłem tam, po tamtej walce, jakby wiesz, żyję takiej trochę rozsypce organizacyjnej, ciężko mi poukładać wszystko, jest, brakuje mi takiego celu, bodźca, jeszcze wiesz, jak ta kontuzja była, gdzieś tam też przestałem do WCA chodzić, bo jakby trochę mnie bolało, jak widziałem chłopaków, ale w sensie nie, że coś do nich mam, bo uwielbiam ich, tylko bolało mi to, że oni mogą trenować, a ja nie i bardzo cieszę się, że gdzieś tam powolutku mogę sobie trenować. Na razie z trenerem Mioczem trenujemy tylko boks, ciosy łokciami, więc jakby na razie skupiamy się na tym, bo gdzieś tam parter zapasy sprawiają mi problemy. No i jest to jakiś ukłon oczywiście w taką typu formułę, tak, ale zobaczymy, jakby wiesz, jakby w dupie mam to, co o tym myśli. Ja chcę poczuć, wiesz, jakby... Może inaczej. Kiedyś gadałem z Maćkiem Kawulskim i tak prywatnie. I Maciek powiedział mi zajebistą rzecz. Żebyś za 7 lat nie żałował swojej decyzji, że mogłeś, a nie chciałeś jej wykorzystać. No i siedzą te mi jego słowa w głowie i codziennie się budzę i mówię, kurwa, ten Maciek mi to powiedział, po co? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiedz, jak toczyłeś jeszcze za zdrowia, nazwijmy to, sparingi stójkowe, sparingi wymiany, to jak to u ciebie jest? No bo no, walka z Erko Yunę nie pokazała cię z najlepszej strony, jeżeli chodzi o stójkę. Ty to kwalifikujesz jako wypadek przy pracy, czy i te sparingi szły lepiej, i te treningi stójkowe szły lepiej? No bo tutaj jest tylko stójka, tutaj nie ma ani parteru, ani zapasów. Czy wiesz, jakby no walka pokazała, co pokazała, że dałem dupy i tyle, Erko wygrał, był lepszy i jakby tu w ogóle nie można tej walki jakkolwiek inaczej rozważać. Erko po prostu był tego dnia lepszy. Nie chcę nazywać tego wypadkiem przy pracy, bo on się do tego przygotował, ja się do tego przygotowałem. On wykorzystał moment, ja dałem dupy, więc jakby no, ktoś musiał wygrać, wygrał on. Szkoda oczywiście, mi szkoda, że to tak się potoczyło w taki sposób, no ale jakby no chłopak wykorzystał, więc jakby to on trenował tego, więc to nie mógł być wypadek przy pracy, tak?
Sparingi mi szły naprawdę, byłem mega zadowolony. Dużo sparowałem, wiesz, silnymi chłopakami. Strasznie dużo z Piotkiem Strusem sparowałem. I naprawdę to jakby przykro mi było tylko to, że jakby nie mogłem podziękować chłopakom za to, że mi tak pomogli, bo naprawdę mi pomogli. Z tego powodu było mi przykro bardziej. I szczerze mówiąc, jeżeli bym komuś chciał to się udowadniać, to tylko im. Że jakby to, że oni mi gdzieś tam w swoim gronie zaakceptowali, tak, kulturystę, krasnal w kapeluszu, tak, więc jakby wiesz, no po prostu raczej im podziękować dobrą walką i bardzo bym chciał po takiej wygranej walce powiedzieć, że WCA, dziękuję, że jesteście. Jakby to chyba dla mnie jedyne, co mnie interesuje, całą resztę mam wyjebane. Słuchaj, dzisiaj Iga Świątek dostaje Złoty Krzyż od prezydenta za zasługi sportowe i promocję kraju. Powiem ci, że mi osobiście było bardzo przykro, że Janka tylko na kawę i ciastko zaprosili, ale oczywiście do Janka zmierzam, już mi chodzi o te krzyże, to już ja nie wiem, czy kawa i ciastko jest większym prezentem. Tak teraz poważnie, jak oglądałeś walkę Janka, jakie były w tobie emocje, no bo się znacie. Dla każdego Polaka to była naprawdę mega emocjonująca, którego się oczywiście interesuje, ma mega emocjonujące chwile. Jak oglądałeś ten pojedynek, co myślałeś, jakie były emocje, co myślałeś po? No bo tak naprawdę no każdy, z którym rozmawiam, mówi, że ja pytam, jakie emocje towarzyszyły przy werdykcie. Czy przy nokaucie wszyscy mówią, że nie wiedzą, trzeba pytać sąsiadów. Wiesz co, jakby ja ci może powiem, tak jak wszedłem parę dni temu właśnie do WCA, rozgrzewałem się, czekałem właśnie aż trener Robert Jort skończy z grupą zawodniczą, bo ja dopiero wracam, więc wiadomo, że nie trenuję z chłopakami. Teraz muszę najpierw w ogóle zobaczyć, jak ten mój kręgosłup funkcjonuje, więc trener Jort mi zabronił chodzić na grupę, robimy tam po prostu indywidualnie. Patrzyłem właśnie, jak Janek z Danielem trenuje i sobie myślałem, kurwa, znam mistrza UFC. To jest takie, wiesz, to jest takie trochę dziwne, bo Janek to jest bardzo, wiesz, bez wazeliny, bo teraz wszyscy mu dupę liżą, a ja pamiętam doskonale, jak było, jak Janek miał tam parę nieudanych startów, jaki wtedy był. Ja pamiętam, nawet wtedy nie znałem Janka jeszcze gdzieś tam. Tak sobie właśnie myślałem na zasadzie, że taki to jest przykry, że jak człowiek wygrywa, wszyscy go kochają, jak przegrywa, to go nienawidzą. To jest bardzo smutne i to dotyczy wielu sportowców, wszystkich sportowców tak naprawdę. I jakby dla mnie piękne jest to, że on jakby wygrał wszystko w tym roku, co mógł. Będzie miał zaraz dziecko, jest szczęśliwy z Dorotą. Wygrał pas, o którym marzył. Człowiek wygrał wszystko, co tak naprawdę mógł wygrać i co jest najważniejsze. Nawet nie chodzi o pas, tylko chodzi o satysfakcję, że pokazał wszystkim, że Polak potrafi. To jest piękne, więc jakby we mnie była tylko duma, ale ciągle nie dowierzam, że znam mistrza UFC. Jakby ja go widzę, to dla mnie, wiesz, jest Janek jest złośliwy, rudy, zawsze mi dogryza i za to go bardzo lubię i cieszę się, że to się nie zmieniło. On sam już mówi, że go to wszystko już męczy, bo to jest zwykły, prosty, normalny chłop i oby każdy był taki i żeby każdy miał okazję takiego człowieka poznać. Ale też nie będę mu lizał dupy jak cała reszta, więc też jest podłą mędą, złośliwą, ale jakby, no ale no, bardzo go szanuję, tak, i ten wynik nie ma nic do tego. Po prostu cieszę się ich szczęściem. To prawda, no natomiast no, takie przywitania jak na Okęciu to jest nic przy tym, co zrobili w Cieszynie, na coś nieprawdopodobnego, piękna sprawa, także no znam Janka, Janek jest mega skromnym gościem, obu się udało ten pas obronić i śrubować tyle, na ile to możliwe. W twojej opinii oczywiście, no każdy ostrzył sobie zęby na walkę z Jonesem, dziś już, bo dzisiaj już musimy to rozpatrywać, nie będziemy wracać, co by było przed tą, co by było dalej. Myślisz, że Jones jest w zasięgu Janka? Janek jest bardzo niewygodny. Janek potrafi zaskoczyć i wydaje mi się, że Jones nie będzie chciał walki z Jankiem z tego powodu, że Janek jest bardzo nieszablonowy. Janek, wiesz, jakby no Jonesowi to jest niepotrzebne. Wydaje mi się, że korzystniejsza walka dla Jonesa będzie w kategorii ciężkiej, więc wydaje mi się, że nie ma sensu rozpatrywać tej walki, bo jej nie będzie. Dobrze, a w takim razie na koniec jeszcze zapytam, no bo co, Janek wygrał 2020 rok generalnie. Jeżeli chodzi o sportowców, w ogóle wygrał wszystko, bo to jest jego rok i myślę, że w ogóle na całym świecie to jest w jednym promilu osób, które się z tego roku cieszą, no bo był trudny. Jaki to był rok dla ciebie, no bo jakby prowadzisz swoich zawodników, diety, treningi i generalnie udało się to obrócić chociaż na jakiś plus, tak żeby ten rok, nie mówię o finanse, tylko po prostu, żeby ten rok nie był stracony jakby w swoim życiu przekreślony, tylko coś się udało osiągnąć, jakieś sukcesy i tego typu historie. Nie, no wiesz, jeżeli chodzi o pracę z zawodniczkami w bikini fitness, to jest kosa, jakby dziewczyny koszą zawody, przywożę medale. Teraz właśnie też siedziałem trochę na telefonie, bo jutro startuję na Mistrzostwo Świata. Trenersko jestem spełniony, niesamowity. Szkoda, że ja nie mogę być tak dobrym sportowcem jak one, ale z drugiej strony cieszę się, że dzięki nim mogę być choć troszkę poczuć tego klimatu sportowego. Więc naprawdę jestem tutaj, wiesz, jakby no szczęśliwy z tego powodu. A co mi ten dał rok? Pokazał, że wszystko może się spierdolić w jednej chwili, nigdy nie możesz być pewny swego. Tak jak w MMA. To prawda, coś w tym jest. Także no to puentą niesmutną, nieoptymistyczną, ale może... Koelo przemówił, kurwa. Koelo przemówił. Siedzi o związkach. Kupię. Tak, a jest jakiej okazji dzisiaj, kiedy są? Swojej kobiecie zawsze. No
Dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Będą te kwiaty, no. I jak jest taka okazja najbliższa? A czekaj, ja to nie miałem dwa dni temu, nie dostałem kwiatów. No to... Dostałeś coś innego. Coś innego dostałem, no dobra. Dobra, ja idę sobie, nie wnikam. Dzięki. Dziękuję bardzo.